Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ameryka traci. Ameryka traci policję, a Ameryka traci wojsko. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonienia o codziennych powiadomieniach. Także dziękuję wszystkim za wasze komentarze, za wasze wpisy, za wasze polecanie. Policja i wojsko, no to są dwie siły, dwie strony medalu, można powiedzieć. No, ludzie po to płacą podatki, żeby mieć porządek, żeby mieć spokój, porządek, prawo, sprawiedliwość, tego rodzaju rzeczy. Policja na poziomie lokalnym, stanowym, krajowym, no a wojsko na poziomie granic, czasami jakieś stany wyjątkowe, środowiskowe i tak dalej. No, mam nadzieję, że w Ameryce nie będzie 13 grudnia, nie ma potrzeby tego stanu wyjątkowego, no ale wojsko pomaga. Jakieś powodzie, jakieś tajfuny, tego rodzaju rzeczy. Dlaczego policja i mówię o policji. No policja rezygnuje. W Nowym Jorku parę tysięcy policjantów poszło na wcześniejszą emeryturę. Uciekają, decydują się wybierać inne zawody. No to jest budżetówka, tak, że ci ludzie pracują tam 20-25 lat, no i są w stanie dostać emeryturę w wieku tam 40 paru lat. W każdym razie będą dostawali, kiedy osiągną ten wiek emerytalny. Ale no i szukają nowych miejsc pracy, przekwalifikują się, jest tragedia, ludzie nie chcą pracować, szczególnie w tych komunistycznych stanach, te wszystkie Detroit, Chicago, Filadelfia, Buffalo, San Francisco, Los Angeles, no te wszystkie socjalistyczne, komunistyczne miasta i stany, no to które walczą z policją, zabierają fundusze. No to jest poważna sprawa. Druga poważna sprawa to jest wojsko. Wojsko w Ameryce jest ochotnicze, no wojsko się zrobiło ochotnicze po wojnie w Wietnamie, kiedy zobaczono, że przymusowy pobór, no to nie jest dobry. Przymusowy pobór nie da rady zrobić jakiegoś żołnierza, który dedykuje swoje poświęcenie, życie z powodu jakiegoś tego, że ma honor, że kocha swoją ojczyznę, że chce się poświęcić. Tego wszystkiego nie ma tam. Szczególnie w czasie II wojny światowej to były problemy, duże problemy z czarnoskórymi żołnierzami, bo oni kompletnie w tym czasie nie uznawali Białej Ameryki. Uważali, że to było po prostu, że to był rasistowski kraj i wszyscy ci czarni żołnierze, no to bardzo często się przechodzili na muzułmanizm, no ale tam no opieprzali się, można powiedzieć, w Wietnamie. Bardzo często oficerowie ginęli w nieznanych przyczynach, warunkach. No i były podejrzenia właśnie, że byli zastrzeliwani przez siły wewnętrzne. No, teraz jest brak żołnierzy. Jest brak żołnierzy. Ludzie nie chcą iść do wojska, dlatego że widzą to, co się dzieje. No i to nie to, że się dzieje, że są wojny na świecie, tylko to, że całe wojsko zostało zlewaczone. Całe te wszystkie homoseksualne prawa i obowiązki i zmuszanie żołnierzy do nauki o transwestytach, przyjmowanie transwestytów do sił zbrojnych. Ludzie nie idą do wojska. Nie idą też do wojska z powodu paniki 19. Cały ten COVID-19 to spowodował to, że teraz będą wywalali żołnierzy na twarz. Przez ostatnie 40 lat, no to trudno było przypuszczać, że wojsko będzie miało aż takie problemy, no ale ma, niestety ma.
co jest najważniejsze w wojsku? No w wojsku to jest najważniejsze to, żeby rekrutować, żeby ci młodzi rekruci chcieli przyjść do wojska, żeby oni widzieli jakąś swoją przyszłość własną. No bo wojsko na oficerów, no to przyjmują po studiach czteroletnich, to przyjmują na oficerów, no ale na tych normalnych żołnierzy, no to przyjmują po 12 klasie szkoły. I no bo trzeba mieć ukończenie 12 klas, także, że rekrutacja mężczyzn i kobiet jest bardzo ważna, no bo kto będzie bronił kraju, kto będzie stał na straży. No dzisiaj przepisy federalne, te wszystkie regulacje federalne w zasadzie niszczą to. Ministerstwo Obrony, no to oni mają, jest przymus, że szczepionki COVID-u wszyscy żołnierze muszą dostać. Granica była 30 czerwca, później to wszystko się tak przesuwa i na dzień dzisiejszy około 40 tysięcy Gwardii Narodowej może być wywalone na bruk, no i 20 tysięcy rezerwistów z armii amerykańskiej. Także to będzie przymusowe w zasadzie wyrzucenie. To nie będzie, to będzie powiedzmy karalne wyrzucenie, niehonorowe. Tak. Pentagon mówi, że oni będą gotowi, że wojsko jest gotowe, że nie ma żadnego problemu, no ale to raczej nie jest prawda. Na Florydzie na przykład, no to możliwe jest, że z 12 tysięcy, no to 1000 jest nie zaszczepionych, no i wtedy będzie Gwardia Narodowa straci w zasadzie te 9% ludzi, no 9% 1000 ludzi, no to jest spora liczba, szczególnie, że tam oni są używani do tych różnych, jeżeli są sztormy, nie sztormy, powodzie, no to oni są bardzo często używani na te federalne akcje, nie wspominając o jakiejś sytuacji prawdziwie wojskowej. No w większości tych jednostek wojskowych, no to mało co tam się zmieniało. Tam ludzie, bardzo mało ludzi chorowało, bardzo mało ludzi umierało. No musieli mieć te różne kwarantanny, zamknięcia jakieś na czas podróży i tak dalej, no ale to wszystko nie było niczym strasznym. No polityka czy jakieś przepisy, no to powinno mieć ręce i nogi. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że ogólnie dla wszystkich obywateli cała te 2 lata, to co się działo, to nie miało sensu, no ale nakaz wojsku, no to już kompletnie jest bez sensu. Ten benefity czy jakieś pozytywne strony szczepionek, no jakieś tam są, no ale teraz wiadomo, że te szczepionki nie zapobiegają. Biden miał szczepionkę 1, szczepionkę 2, turbo 1, turbo 2 i jest nieustannie pozytywny. Ludzie powariowali z tym wszystkim. Noszą te maski. No, jedynie co mówią, to mówią, że nie umarł. Mógłby umrzeć, a nie umarł. No ale to nie dotyczy żołnierzy. Młodzi żołnierze, no to nie jest staruszek Biden. Ogólnie rzecz biorąc na armię, na 2,5 miliona żołnierzy, no to 95 osób umarło, no bardzo, bardzo połączone z COVID-em. No to jest 0,004%, to 100 powiedzmy na 2 miliony, no to jest 1 na 200, to jest 10 na 200 tysięcy, to 1 na 20 tysięcy, to jest nic, tak? To jest po prostu mniej.
w wojsku samobójstwo. Samobójstwo to są dużo, dużo większe. To jest 0,027%. To jest 10 razy więcej niż od tego COVID-a. W ogóle, a ci, co zachorowali, no to co zachorowali, to w wojsku było 420 tysięcy, no to przeżywalność była 99,98%, czyli w zasadzie dwie osoby na 10 tysięcy, które zachorowały, no to umarły. No ale to też z reguły jest powiązane z jakimiś komplikacjami, a nie z samym COVID-em. Także co to wojsko stara się osiągnąć, no to jest niemożliwe. No to jest zmuszanie polityczne. Teraz politycznie każą robić, no to wojsko musi robić, no bo to jest budżetówka. No i rząd rozkazuje, to żołnierz musi. No na początku to dużo ludzi tam jakoś przejmowało się, czy jakoś inaczej myślało. No ale teraz powiedzmy, to jest już kompletnie co innego. Po dwóch latach wszyscy ludzie rozumieją, że ta szczepionka to nie jest tak długotrwała, jakby się wydawało. Nie jest wydajna, tak jakby się wydawało kiedyś. No i to całe ryzyko przyjmowania na wszystkich, no to jest w sumie niepotrzebne. No, żołnierze zdają sobie z tego wszystkiego sprawę, zdają sobie z ryzyka. To są problemy sercowe, to są problemy mózgowe, to różne rzeczy tam się dzieje. No i to że ta naturalna odporność jest zabijana. W Szwecji postawili na naturalną odporność, no i to poszło w bardzo dobrym kierunku. Tak, także do tego dochodzi jeszcze sprawa religijna. No w Ameryce jest to rozdzielenie religii od państwa, no ale nie ma oddzielenia państwa od religii. Także dużo żołnierzy, którzy mówią, że ze względów religijnych nie chcą przyjmować tych szczepionek. No jeżeli ktoś tam jest, powiedzmy, chyba muzułmaninem, no to jemu pozwolą, ale katolikowi czy chrześcijaninowi, no to czy protestantowi, no to raczej nie pomogą. Tam są składane te wnioski. No, na szczeble jakimś takim lokalnym są zatwierdzane, no ale na wyższym szczeblu, no to w zasadzie jest 99,5%, to wszystko jest odrzucane. Także jeżeli to będzie w ten sposób, no to dziesiątki tysięcy będzie wyrzucone, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy nie przyjdzie do wojska. W Ameryce ogólnie 23% młodzieży, czy tych młodych ludzi w wieku poborowym, to tylko 23%, czyli 1 na 4, no to dostałby tą kategorię najwyższą. W Polsce to była kategoria A, ale nikt w zasadzie nie chce iść do tego wojska, także nikt nie jest zainteresowany. Także nie ma powodu, żeby niszczyć te wojsko tylko dlatego, że ludzie nie chcą się szczepić. To już wszystko jest po ptakach. To już wszystko, cała ta szczepionka, no to wszyscy powinni zrozumieć, że ten król był nagi i że to było jedno wielkie oszustwo od początku. No, cały świat się zaczyna robić coraz bardziej niebezpieczny. Cała sytuacja w Ameryce zaczyna się być coraz bardziej niebezpieczna. No i wydawałoby się, że Ministerstwo Zdrowia, że ministerstwo tak poważna instytucja, że coś zrobi w tym kierunku, żeby wojsko istniało. A wojsko jest niszczone od środka przez tych urzędasów, przez wszystkich polityków, przez ludzi, którzy kompletnie nie widzą normalnie tego, jak wojsko powinno być prowadzone, jak kraj powinien być prowadzony. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje, jak wojsko zostało zdegenerowane. Od środka już nie mówiąc o wszystkich tych homoseksualnych ruchach w wojsku, no to teraz dziesiątkują wojsko tylko dlatego, że pchają ten przymus szczepionkowy. Wszyscy konserwatyści, idźcie głosować 22 w drugi wtorek listopada, wybierajcie normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że widzicie co się dzieje, widzicie do czego doprowadziliście, jest syf, kiła i mogiła, smród, brud i ubóstwo, także jeżeli będziecie planować głosować, pomyślcie na tym, co zrobiliście Ameryce, pomyślcie na tym, co sobie zrobiliście i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.